Powiem o sobie. Dlaczego ja czytałam, czytam i myślę, że zawsze będę czytać poezję. Dla mnie poezja jest takim mostem do miejsc, które kocham i wehikułem czasu do okresu, który był najpiękniejszy w moim życiu. Jeśli chodzi o te miejsca, to uwielbiam Mazury. Dlatego kocham czytać Gałczyńskiego. On też uwielbiał to miejsce. I to jest coś, co przenosi mnie niezależnie od nastroju, w jakim jestem, czy się cieszę, czy jestem smutna, w takie miejsca, w których zapominam o Bożym świecie i doskonale się czuję. A wehikuł czasu to dlatego, że poezję zaczęłam czytać, jak byłam w waszym wieku. I czytałam ją namiętnie. Próbowaliśmy z grupą kolegów robić kabaret, przedsięwzięcia takie artystyczne, gdzie wykorzystywaliśmy właśnie poezję. Do dzisiaj mam tomiki wierszy, w których uwagi i ołówkiem zapisywane komentarze znajdują się i z rozrzewnieniem je teraz czytam. Dlatego traktuję właśnie poezję jak wehikuł czasu. Jak mi jest dobrze, sięgam po poezję. Jak mi jest źle, sięgam po poezję. Czyli niezależnie od nastroju zawsze coś we mnie takiego się dzieje, że czytając poezję robi mi się ciężko albo lekko tu w środku. Nie wiem, jak nazwać ten stan, ale jest dla mnie bardzo ważny. A jeśli do poezji dodać dobrą muzykę, to już w ogóle jestem w siódmym niebie. Grechuta, Umer, czy mój ulubiony zespół Stare Dobre Małżeństwo, to są takie momenty, że jak włączam płytę, czuję się po prostu absolutnie doskonale. Dlatego nie wyobrażam sobie ważnych momentów w moim życiu, miłości, radości, szczęścia, czy niestety traumatycznych, bez poezji. Jest ważna i zachęcam wszystkich do czytania i znalezienia w sobie czegoś, co jest naprawdę takim obszarem, który można zagospodarować poezją. A na koniec powiem wam, że ostatnio, tak w tajemnicy, czytam poezję Tuwima, Brzechwy i Konopnickiej w wersji dla light, dla dzieci, bo mojej bratanicy czytam wspaniałe wierszyki i rymowanki. Przecież każdy z was się na tym wychował. Także myślę, że nawet nieświadomi jesteście, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa poezja. Trzeba sobie to uświadomić.